wyszedł, już przyjechał? Jakby przyjechał, to by tu był. Znaczy to nie ma go. Ja nie wiem, Bercik, może tu Kasia jest pod stołem. Weź poszukaj, daj mi spokój o szyja. Ja, jak Zbyszek przyjedzie, ty mi zaraz doznać, ja? A co, wytrzymać bez niego nie możesz? Żebyś wiedziała. Ty i tak tego nie zrozumiesz, co to jest kolega z wojska, wiesz? Nie, no bo ty tak na niego czekasz jak na kochankę. Bo to jest to samo. Synek, chodź na tu do mnie. Co? Co to znaczy to samo? Co? No co to samo znaczy? No, to samo znaczy no? To samo. To jest, kobieto, to jest więź uczuciowo, rozumiesz? I to jest na pewno męska przyjaźń, ja? No na pewno męsko, no a co? No bo, no nie tak mi coś po głowie chodziło. No kurczę, o czym ty sobie myślisz, to ty się dziko. Ty. Dziocha, my ze Zbyszkiem, jak my chodzimy do Alojza na piwo, to my tam są... My tam są jak czterej pancerni i pies. To was tam jest więcej? Kaj. No żeś go dożre, jakieś psy i coś tego. Tyś coś piła już dzisiaj? Przecież wiesz, że nie mogę pić, bo biorę tabletki. Ale słuchaj, coś tego do jakimś psie. Ty pies jest wielki? Halo Śląsk, tu Warszawa. Witam szanowną rodzinkę. Cześć, Andzia, daj piska. Cześć, Bercik. Cześć. Cześć. Ty, no lepiej się nie se blikaj i no lepiej będzie, jak ją się zarobą bleka, wiesz? Dlaczego? No i pójdziemy se, Kaś, bo normalnie z tą babą już nie wytrzymuję. Kaj, bo się zamiar iść w ogóle. No właśnie. Kaj? Może do opery? Co? No może rację, tam nie ma sensu, chodzimy na nie, na kaz wydzierają. Do parku? Ci wiesz, jak jest zimno? No. No wiem, no to może... A może do Alojza byśmy poszli, co? Tak dla odmiany, ja? I tak cię nikt nie puszcza, rozumiesz? O, widzę, że szanowna rodzinka ma sobie coś do wyjaśnienia, to może ja zrobię sobie herbatki. Ania, możesz mi ty powiedzieć, o co ty mnie właściwie podejrzewasz, co? A nic, tak mi tak się teraz zaniepokoiła, ale no. W zasadzie już mi przyszło. No. No, ale to najwyżej i tak nie puszcza. Kurczę, blady, ale no przecież co my tam nic złego nie robimy, no kurczę, co my tam robimy złego? Siedzimy, pijemy piwo, nic więcej, nic złego, no tam nawet żadnego psa nie ma, Andzia. Jakiego psa? Co? Rozumiesz, nic, nie ma żadnego psa. Ojo, już mam dosyć tego twojego pijaństwa, wiesz? Nawet mi tu ta igła, byś się zabrał do czegoś pożytecznego. Myszek, słuchaj, tak. Przecież zrozum! Ty nie zrozumiesz, ona musi zrozumieć, że takie tradycyjne wizyty w tradycyjnym śląskim szynku nie mają nic wspólnego z tradycyjnym pijaństwem. No, nie Zbyszek, prawda? Przepraszam, ja się nie wtrącam, nic nie mówię, odchodzę. No dobra, już dobra, Jezu, jak ty mnie męczyć, ja wiem, Bercik, ty się i tak już nigdy nie zmienisz, bo ty się jest taki, jaki żeś jest, ale tak czasami w marzeniach chciałabym... Żebyś był taki jak mój brat Ernest, wiesz? Jeru, nie no. Teraz to ty mnie chyba chciałeś obrazić, co? Przepraszam. A, witam towarzystwo. Nie cześć. Przeszkadzam, dzień dobry. Cześć, Ernest. Cześć. Dzień dobry, Ernest. Dzień dobry. Witam. Cześć, Bercik. Siedzi. No, cześć, Ernest. A jak tam ty? Interesy? No, dziękuję. Całkiem, a czemu? A co, robisz jakiś nowy biznes? A właśnie. Zgadłaś, a z czym, skąd wiesz? Bo ty tam zawsze z tej główce masz pełno pomysłów, braciszku. Właśnie, panie Ernestie, a co takiego nowego pan teraz otwiera? A, no nie chciałbym zapeszyć, no. Ale... Jaskinia solna. Brawo. Jaki bezgroza mnie! I to cię tak śmieszy, tak? Normalnie na starość mów takie pismo. Tyś już bardziej porąbany jak twoja siostra, wiesz? No wiesz! Znaczy, Asia, ja ci zawsze go dobrze przyca. Nadmiar szmalu musi gdzieś tam pod kopułą zostawić jakiś osad. Jaskiniowiec. Proszę cię, Andzia, powiedz mu coś, bo ja już tracę do niego cierpliwość. Ja go już widzę, jak on będzie w tej skórze łaził z baczuchą.
W tej jaskini, co za ją wykopię, będzie na mamuty polował. Ty, Ernest? A może ty byś tak koło wynyślił? Wiesz, jaki na ten szmal idzie znowu. Nie przesadzaj, nie przesadzaj. Przepraszam, ale mimo przyjemności dłużej tego słuchać. Ale panie Ernestie, ja zostaw go, nie ginie się do swojej jaskini. Ernest Pistu! Ujma! I ja pana patrzę! Wiesz, kolego, tak mówiąc szczerze, to ty się nie masz z czego śmiać. Jeszcze nie wiesz, o co chodzi, a już głosujesz. Jarunia, nie wiem, nie wiem. Nie wiem, o co chodzi. Wymyślił sobie jakąś durno, jaskinia z mamutami i to jest normalne. I no ja jest nienormalny, tak? Belcik, nie z mamutami, tylko solo. Jaskinia solna. W Warszawie już takie są. Poważnie go doszło. Mhm. Ale kaj są w środku miasta, za jaskinie kopiecie. I obiadał, że w Warszawie nie ma żadnej kultury, ale żeby zaraz jaskiniowcy. Belcik, nie kopiecie, nie kopią, tylko budują. Wiesz? I to jest coś w rodzaju takiego wielkiego gabinetu leczniczego. Ściany jak w jaskini, wiesz? Rozumiesz? Skały i sól, a w powietrzu zdrowe opary morskiej soli i innych minerałów. Rozumiesz? A na leżakach leżą sobie pacjenci i wdychają. I wydychają. Wdychają i wydychają. No. To jest to twoje polowanie w skórach na mamuty. A. Wdychają, wydychają, ja? Tak. I to jest ten biznes. Tak, i to jest ten biznes. To wiesz co? Ja ci powiem, Wyszek, że my ten biznes na Śląsku już dawno znamy, wiesz? Tak? Bo każdy porządny Śląsk, jak się urodzi, to już potem od dziecka nic nie robi, no. Wdycho! I wydycho. Wdycho! I wydycho. Wdycho! I wydycho. I tak opie całe życie. I no my tego nie nazywamy biznesem, i no właśnie sposobem na przeżycie. Wdychanie! Wydychanie. Ale nie oparów soli! Właśnie, Belcik, właśnie. Opary soli trzeba wdychać. No i ludzie to robią i jeszcze za to płacą. Poważnie? Tak. A wiele za to płacą? No, za godzinę to płacą ze dwie dychy. No może dychy, no, tak do końca nie bardzo wiem, no. Jeronie, to jest niemożliwe. Co? To jest niemożliwe, żeby warszawiaki aż tak zdurnieli, żeby za takie coś płacić te. No, Belcik, tak. Nie tylko... Czekaj. Mum! Co? Ubieraj się, Zbyszek. Ale po co? Idymy. Gdzie? Lekaj! Idymy pod Huta Berdu. Słuchaj. My? Ale po co? Już wiem, co zrobiłem. Wezna, postawię warszawiaka pod tym największym kominem i nic nie będziesz musiał robić. Nic, stoisz i no się będziesz tak... Wdychał, wydychał, wdychał, rozumiesz, to będziesz wdychał i wydychał. I tak przez godzinę. A potem jak już się tak wdychasz, wydychasz, to Bercik od warszawioka skasuje dwie dychy. Zły sposób na biznes? Jezus, wiesz co, ale z tego co ja wiem, to Huta Berdu nie emituje oparów soli. A jako to różnica, Dziołcha za to emituje wszystkie inne. Słuchaj. Warszawioki durne płacą 20 zł za wdychanie samej gołej soli. To chyba mogą zapłacić tyle samo za wdychanie całej reszty. Zbyszek, kopie, jak to ci się opłaci? Słuchaj, 20 zł płacisz za sama ino sól. A tu możesz w pakecie, hopie. W pakecie dostaniesz wszystko. Całą tablicę Mendelejewa. Tam możesz tak ołów, cynk, nikel, żelazo, dwutlenek węgla i to wszystko w najlepszym gatunku. Tam się sztachniesz, hopie, to już czujesz, żeś się sztachnął. To mąż prawie za darmo. Ty wiesz, Andzia, on w ogóle nic nie rozumie. Nic! Bercik, ty nie rozumiesz, że ty nic nie rozumiesz. Czy ty wiesz, że wdychanie ołowiu i żelazła szkodzi zdrowiu, a nie pomogło? Ja, a wdychanie soli to pomogło, tak? Właśnie, ja wdychanie soli to pomogło. Bo sól pomogło, rozumiesz? No, ja wiem. Sól pomogło naciągać durnych warszawioków na kasa. Nie, Bercik, pomaga na zdrowie. Tak? Aha. A konkretnie na co? Jak to na co? O, wiesz co, szybciej bym ci powiedział, na co nie pomaga. Bercik, ona... Ta sól jest zdrowa na wszystko, na astmę, na zapalenie skrzydeł, na zapał, znaczy na serce po zawale na przykład, na skórę, na jelita, na wrzody, na nerwice. Ty wiesz co, Zbyszek, może się sama wybrała do takiej jaskini. A, no pewnie, że tak. Bo ja przyjmę wszystkie choroby świata. Ale powiem ci, bardzo dobrze, i ludność chodzi, wszyscy chodzą wdychać, wiesz, te zdrowe sole. A właściciel tylko liczy pieniążki. Tak. Jedna godzinka, dwie dyczki, abonament miesięczny, 200. Co, źle? Dobrze. Pan Zolisz,
nie fanzole zaś i nie ma to tamte. I to godo, że co, że to jest wszystko przez ta sól? Człowieku, ta sól to jest jak żyła złota, no. Tak ci mówię. I to godo, że kto by pomyślał, że taką zwykłą sól. No, widzisz. Zwykła sól. Sól, godo. Jeroni, mogliby ten sklep jakoś bliżej zainstalować. Żeś makaron? Co, makaron? No. Makaron akurat nie. Jezus, ty mnie wykończysz nerwowo, przecież ci powiedziała, że makaron będzie do zupy potrzebny. Ale ja cały czas myślę o tych wszystkich innych sprawach, coś mi go dało. A co ci tak nie dodała? No, że się mógł w końcu skończyć ślejać po szynkach u Alojza, pić piwo i no mógł się wziąć za jakąś uczciwą robotę. Hej, hej, co ja słyszę? Ty, słuchaj, czy ja się przesłyszała? Ty żartujesz, czy tylko też prawda o tej robocie? Godę prawda. I niniejszym uroczyście oświadczą, że zaczyną uczciwa robota. No brawo, nie ma to tamto. Ale dobrze, ale co to jest za robota? Otwieram jaskinia solną jak Ernest i będę kręcił biznes. No ja słyszę, kto by ją właśnie przeczuwała? No to co, Andzia, daj spokój. No to pewnie się cieszy, że kolega Bercik jest teraz bardzo przedsiębiorczy, nie? No. No widzisz. A jeszcze niedawno mówił, że jaskinie solne to pełen idiotyzm. A teraz proszę, zupełnie jak Amerykanin. No brawo. Że co? No jak to co? No nie, to taki amerykański typ myślenia. Jeronia, ty się... Zbyszek, o czym ty godzisz? Zapamiętaj się raz na zawsze, że to nie my się uczymy od Amerykanów. I no Amerykany się uczą całe życie od Hanesów. Jakby nie my, to oni by się nie dali rady w ogóle. Nie przesadzę. No nie przesadzę, a pierwszy przykład brzegu, no przecież ten ich baseball niby, ich ja, to jest nasz palak, my im to wymyślili. Doprawdy? No doprawdy, my im to wymyślili, a oni teraz po 100 tysięcy ludzi na mecz ściągają, żeby się to pooglądali. Chopie, jakby nie Hanesy, to te Amerykany, oni by się chyba w pierun, w alkoholizm by wpadli, zapiliby się na śmierć, bo by nie wiedzieli, co z wolnym czasem robić. No dobra, wejdź, no dobrze, ale patrz, jeżeli chodzi o te jaskinie solne, tak? No. No, a masz już miejsce? No, wielka izba. Że co? No, to co, no ja nawet już wyposażenie kupił. Przede wszystkim z wyposażeniem tak, sól. Sól. Musi być dużo soli. Po tym, że tak śledzie. Ja po co ci śledzi? No śledzie po co? No nie wiem, tak jak jakoś mi się skojarzyło, chyba że ty słony, nie? A co to jest tutaj? A to jest. No ale co, tak śledzie same? Tak mi się skojarzyło jakoś, no. No ze śledziami. No ze śledziami. No po co kurde zapiął? No w końcu to, pod śledzia trzeba coś wypić, nie? To że kupił to, tu mam jeszcze pora flaszek tego... A co to jest? Jak co to jest? Piwo. Właśnie? Piwo. No. Cześć, Iwo! Cześć! Przepraszam, ale było otwarte. Jeronie. Cześć, Gerard. Ty, Beci. On ma chyba jakiś... zamontowany detektor alkoholu, nie? Co mam wmontowane? Joczek mam wmontowane? Jeronie, alkohol. Patrz, to całkiem tak wygląda, jakby miał wmontowany detektor alkoholu, nie? No bo ja właśnie w tej sprawie, znaczy w innej zupełnie sprawie, bo nie macie może całkiem przypadkiem wolnego pięcioka pożyczyć? A chwila, pora godzin, co? Źle się czujesz. O, właśnie, pierwszy się źle czuję, wiesz, i proszę robić się kupić jakieś lekarstwo, czekaj, no się najpierw popijał te lekarstwo. W naszym domu się pije ze szklanki. Tu nie będzie żadnego państwa. Ale Andzia, tu chyba raczej chodzi o terapię. Po moim trupie. Jeronie, no to może pójdziemy do Alojza, co? W takim razie. Wykluczone, ja się nie chcę